Cześć, z tej strony Nymfa. Dzisiaj sobie tak dla odmiany zagramy w karty u mnie na kanale. Są jakieś Duels of Champions, są Hearthstone'y, a my sobie zagramy w Urban Rivals. Tak to się czyta chyba, nie wiem, jak nie to mi po prostu poprawcie w komentarzach. Zrobiłam sobie nowe konto, bo w pierwszym mam talię, nie sposób, czy tam styl walki to jest czysta siła, a tutaj sobie wziąłam powolną śmierć, więc zobaczymy jak to będzie. Dobra, i mamy tutaj taki wstęp jakby samouczek. Początek mamy z Kate. Cześć, Salary ma taki trochę niewyjściowy. Dobra, moje postacie są na dole, są na górze, okiejka. Ale kurwa, dlaczego nie mam? Co? Karmo, jakiegoś grubego ruska mam z watą cukrową? Jakiegoś kościeja, jedna dziunia jest. Luba, nice. I chłopa z kartonem na mordzie. Za ojczyznę. Dobra, z torbą. Weźmiemy sobie najpierw sucze. Dobra, nie wiem dokładnie jeszcze o co chodzi z tymi pilzami, ale to wzmocni atak. Czyli damy sobie Eden. Zresztą ona... Ona mi każe dać 3. Dobra, jebniemy 3. I pizgamy się. No. A, oczekuję na Kate, dobra. Tam się zdecyduje. Dobra, mnie tu gliniarza wystawiła. O, koteł! Rusza się. Najebie mu. Czemu ona go tam siekła? E? Co to było? Chyba gumę, nie wiem, wyglądał mi na gumę do życia, ale dobra. Nie będę wnikała. Co teraz je? Dostałam expa. Twoja postać zadała... coś. Nie wiem, co to mi wrażenie odpowiadałem sobie tym na karcie. A, ta właśnie, bo macie... No tu każdy ma jeden w sumie. Na każdej karcie i u niej i u mnie. Punkty życia to wiadome, okejka. Jeżeli oczywiście ktoś tam z was ogarnia tą grę bardziej, ja powiem, że grałam sobie chwilę, to bodajże czwarty czy piąty wbiłam, ale zrobiłam sobie nowe konto na nagrywanie. Póki co nie ogarmam, ale wiem, że trzeba wybrać i trzeba najebać jej. Teraz weźmiemy sobie chłopa z torbą na głowie. Jak to się przeczytuje? Cholera, nie wiem. Dobra, też mi każe D3? Każe mi D3, nie? Z tego co pamiętam. Jo. Czyli dajemy czy? I kogo teraz najebiemy? Lucy. Torbami będzie rzucał? Nie, jakimś... Duchy? Duchy to były? Dobra, runda trzecia. No oczywiście każdy pojedynek składa się z 4 rund. Przynajmniej... jak gram, to zawsze były 4, więc... Wydaje mi się, że tak jest zawsze. Aha, i bonusy jakieś są. Nie wiem czy... Czekajcie, a tu jest scena. Aktywiam się, gdy w twojej drużynie znajdują się dwie postaci z tego samego klanu. Klan to je chyba... To. No cholera, naduszam na tego i mi się powiększa. Te tutaj ikonki, widzicie? Ten ma czachę. Jo, czyli najlepiej jakby z tego samego klanu sobie ustawiać karty. Tylko też muszę to sobie jeszcze ogarnąć. Aha, teraz damy grubego. Też masz łopajczy. Oczekuję na Kate. No, stój się. Stawiam, że Junie nam wystawi. No, wiedziałam. Dobra, grubiej na jebie. No tak, ona tylko miała 4. Czemu on kurwa rzuca? Widzieliście to? Kotek zaskoczył znowu. Termowy pills. Czy jeżeli tak tu wisę załaduje. O ile się zorientuję dokładnie o co tutaj chodzi w tej grze. Ale grafika zacna jest dlatego. Znaczy grafika oprawa, no. Fajnie wygląda, temu sobie w to zdecydowałam zagierczyć. No siukaj starego. Co to kurwa tej? Co on zrobił mu? Jakiś fatality. Jeśli wygra rundę na koniec każdej. No już cholera, nie zdążyłam tego przeczytać. No dobra, jest level, jest wygrana runda. Level mamy drugi. 225 do osiągnięcia poziomu drugiego. Bieda, którzy odważą wejść mu się w drogę. Czyli jak gruby zdobędzie drugi poziom, jakiś lepsiejszy będzie. O kurwa, już się boję, jak tutaj będzie wyglądał. Dobra robota, twoje postacie zdobywają doświadczenie. Dzięki im będziesz mógł je wzmacniać i stopniowo... A, rozwijać i stopniowo wzmacniać. Nie wiem dlaczego przeczytałam na odwrót, ale okej. To jest moje takie brzydkie?
Ej, dlaczego ja? Mogę sobie wybrać? Czy co, a są moje? A dlaczego ja mam takich brzydkich? A ja tu jakiś sucze chciałam, chciałam policjantkę blondynę i dupa. Kurwa. Dobra, więc to był taki jakby mały wstęp wiadomości. Mam tutaj takie, że witamy w grze i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś z was ogarnia tutaj tak so much, moglibyście mi doradzić, bo ja chcę super dziunię złożyć, taką talię, a nie jakieś brzydale. Tak jak teraz widzicie, gruby z watą cukrową. Dobra. Jeżeli macie ochotę sobie pograć, macie oczywiście link do rejestracji w opisie pod filmem. I mile widziane są wasze rady a propos tej gry, aby nie była takim ostrym nowym. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!